Witajcie moi drodzy, jestem właśnie w centrum Warszawy i przyjechałam tutaj specjalnie po to, żeby dowiedzieć się, jakich perfum używają mieszkające tutaj kobiety w tak piękną, słoneczną i ciepłą pogodę jak dziś. Muszę wam powiedzieć, że jestem niesamowicie ciekawa, co to są za zapachy. Czym dzisiaj pachniecie? Tom Ford Tobacco Vanille. O, świetny gust! Tak, to moje ulubione. A ja coś od ciebie chyba, Jo Malone, ale nie pamiętam. Te o zapachu Peoni chyba. Tak, więc pamiętam. W ogóle oglądałem panią, także bardzo. Bardzo nam miło. Mi również jest miło w takim razie. Bardzo ładną masz torebkę. A dziękuję. Fanka Louis Vuitton widzę. Tak, no właśnie. To dlatego mnie oglądasz. Dokładnie. Kenzo, a które? Jak wygląda flakon? Czerwony. Czerwony? Maki. Chyba Bath and Body Works. Mgiełka? Mhm. Mgiełka jakaś waniliowa, ale też nie pamiętam. Ale też Bath and Body Works? Nie. Victoria's Secret, Rush? No to jak już to Elizabeth Arden, Sunflowers. Gucci. Które Gucci? W jakim flakonie? Taki ma. Czerwony, różowy? Czerwony. Jezu, nie wiem. Boże, nie wiem. Nie pamiętam. Niczym. Nie, chyba. Nie wiem nawet. Nie, zapomniałam. Nie wiem. No, ona dzisiaj pachnie. Perfumy, no. O, super. Miłego dnia. O perfumy im chodzi tylko. O Boże, Kleine. A który? Pamięta pani nazwę? Jo. Przepraszam bardzo, pytanie o perfumy mam. Jakich perfum użyłaś dzisiaj? Powiesz mi może? Dzisiaj Chanel. Które? Mademoiselle. Czymś z Rossmana, już nie mam pojęcia czy. Nie pamiętasz nazwy? Nie pamiętam okay. Niestety. A ty pamiętasz? Ja jakąś mgiełką, chyba Victoria's Secret. Victoria's Secret? Które? Ojejku, takie lawendowe. Nie pamiętasz nazwy? W sensie mamy wszyscy. O, super! Mogę zobaczyć w sumie. Mgiełka. Tak, mgiełka zwykła, taka. Wild Orchid. Tak. Słodki. O, tak, słodki. Karl Lagerfeld, ale nie powiem ci jaki, niestety. A jaki flakon? Świetne pytanie. Z czarną zakrętką, jest tak. W jakim kolorze? Biało-żółte, coś takiego jest. Victoria's Secret. Jaka nazwa dokładnie? Mgiełka to jest, ojejku, szczerze nie pamiętam. Ale nie masz jej przy sobie? Nie, niestety. Bardzo mi miło. Cześć. Klaudia. Może chcesz wystąpić w filmie w takim razie i powiedzieć, czym dzisiaj pachniesz? Dzisiaj Gucci Bloom. Masz jej przy sobie może? Nie, niestety w domu zostawiam. Nie nosisz? Nie. Joy, perfumy. Okej, Diora. Tak. Super, bardzo dobry wybór. A ty tak, pamiętasz? Tak samo, tak samo. Calvin Klein Obsession. Calvin Klein. Ale które? Downtown. Mgiełka z Victoria's Secret. Victoria's Secret. Mhm. Mia z Intimissimi. Jean Paul Gaultier Label. Super. Mgiełka z Victoria's Secret. Pamiętasz nazwę dokładną? Teraz mogę sobie. A, masz przy sobie, tak? Tak. Nosicie ze sobą perfumy w torebkę? Ja nie, ale... Victoria's Secret Tease Rebel. Zary perfumy. A nazwę dokładną pamiętasz? Nie pamiętam. Pachnę... Jezu, ja mam je nawet w plecaku. Beyonce. O, super. Tak, nie wiem, jak się nazywał ten zapach. Black Opium. Saint Laurent. Super. A ty? Ja dzisiaj nie mam perfumu. A czym ja dzisiaj pachnę? O, w torebce? Zaraz pani powiem, czym ja pachnę. Czyli nosi pani w torebce? Tak, kobieta musi pachnieć zawsze. Super. Wszędzie. Five Avenue. Okej, okay, Elizabeth Arden. Super. Ja nie użyłam. Karolina Herrera, które? Good Girl. Chyba Desigual. Które dokładnie? Oj, nie pamiętam nazwy. To tylko jakieś Calvina Kleina i tylko tyle. A flakon? Jak wygląda? Duży, mały? Jaki kolor? Duży, taki żółtawy. Czym pani dzisiaj pachną? Chodzi mi o nazwę. Czym pachnie? Perfumy na lato. Ulubione. Ja nie pamiętam. Na pewno, Jezu, nie wiem jak to się mówi, Chloe No Mate? Chloe. Chloe, okej. Okej, to jest tak. Zapach na dzisiaj, tak? Nie mam pamięci do nazwy. A flakony, jak wyglądają? Kolor flakonu chyba i kształt? Euforia. Euforia, fioletowy taki. Tak. Super. I tutaj nie ma. Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale bardzo ładny. FM. FM, FM Group, tak? A ja jakiś limon, ale nie wiem. Ja FM81 na pewno. Jimmy Choo. I to są perfumy, których pani dzisiaj użyły, tak? Nie, dzisiaj nie, ale ogólnie używam. Mango, ale jaka marka? The Body Shop. Okej, okay. Czyli mgiełka. Tak. A wasze? Marc Jacobs, Daisy. Super, świetny zapach. Ja teraz jakaś soul z Rossmana, nie wiem jaki zapach. Okej. Okay. O matko, to było coś z Diora, takie różowe. Na pewno wiesz, bo oglądam cię na YouTube. To bardzo mi miło, Dorota. Milena, cześć. Joy. Nie. Kurde, co Miss Dior. Nie. Coś z Love. Dior Addict? Coś z Love. To jest ale Dior? Na pewno Dior? No właśnie nie wiem, ale coś z Love na pewno. A jaki flakon?
Proste, takie kwadratowe, z srebrna nakrętka. Dam ci znać na YouTubie. Okej, okay, super, bardzo dzięki, dziękuję. Na razie. Armani. Armani, a jak flakon nie wygląda? Nie pamiętam. Lacoste? Lacoste, jaki flakon? Wąski, w kolorze żółtym? Wąski, tak. Fem, okej. Okay. Słodki jakiś. Ale nazwa marki? Nazwa marki? Mgiełka z Victoria's Secret. To właśnie dzisiaj bardzo często podają nazwy właśnie mgiełek, mogę? Cool and Bright, numer 14, ale co to w ogóle za marka jest? To jest nazwa marki, tak? Tak. Livion. Mój tata ma kolegę, który właśnie pracuje w tej firmie. Widziałam przed chwilą, jedna z pań pokazywała mi, że ma w torebce ten zapach. No, fajny bardzo. Także Cool and Bright. Tak. Mgiełka Victoria's Secret, czyli latem głównie mgiełki. Tak. A dzisiaj? No właśnie. Ta mgiełka też. Tak. A pani? To samo. Też mgiełki? Tak, identyczny. Identyczny ten kolor. Warm and cozy. Na lato chyba nie mam ulubionych perfum. Mgiełka pewnie. Mgiełka, tak. Połowa odpowiedzi dzisiaj to mgiełki. Mgiełki, zdecydowanie. A jakie marki? Z Body Shopu. Tak, z Body Shopu. Victoria's Secret. Nie. Nie? Z Victoria's Secret. Bath & Body Works? Tak. Truskawka. Truskawka, ale to jakaś konkretna marka? Nie. Nie? Mgiełki zapachowe? Ja jakieś Bossa. Które? Nie wiem. Właśnie nie wiem. Taki wąski flakon, tak. Wysoki. A ty? Ja jakieś pierwsze lepsze z brokatem. A, bo lubisz brokat? No, kocham brokat. Czyli bardziej mgiełka. Jakieś perfumy, ale to od mamy były. A, perfumy od mamy. Co pani pyta? O perfumy. A, nie pamiętam. Oj, to nie pamiętam. Nie pamiętam. Pamięta pani nazwę? Nie. Ja nie używam mówię. No właśnie, wyszło mi z głowy te... Nie pamiętają panie, tak? Tak. Rozumiem. Dzisiaj pachnę. Strzelam, że moim psem, jak zwykle, bo to jednak. My pies w pierwszej kolejności, a perfumy jakieś? Perfumy? Nie, dzisiaj nie. Ja przed chwilą wyszłam z domu odprowadzić kumpla na pociąg, więc dzisiaj żadnych nie. A masz jakieś ulubione perfumy na lato? Nie, w sumie nie. Super, bardzo ci dziękuję. Życzę miłego dnia. Wzajemnie. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Moja sonda uliczna dobiegła końca i muszę wam powiedzieć, że zauważyłam kilka ciekawych rzeczy. Przede wszystkim bardzo dużo kobiet kompletnie nie pamiętało, jakich perfum dzisiaj użyło. I tak się teraz zastanawiam, z czego to wynika. Czy my kobiety po prostu używamy mnóstwa zapachów i ciężko nam jest je zapamiętać, czy powód jest jakiś inny? Zauważyłam również, że jedną z najczęściej padających dzisiaj marek w kontekście zapachów na lato była marka Calvin Klein. I jeszcze jedna ważna obserwacja, a mianowicie taka, że mnóstwo kobiet używa latem mgiełek zapachowych, a nie perfum. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć wam, czym ja dzisiaj pachnę. Wyjmę sobie zapach z kieszeni, także uwaga, uwaga. Jest to zapach Dolce & Gabbana Light Blue, wersja Intense z 2017 roku, która to jest wariacją na temat klasyka tej marki. Oczywiście wszystkie zapachy wymienione dzisiaj podczas trwania sondy wypiszę wam w opisie pod filmem, razem z linkami do perfumerii, jeśli oczywiście da się je kupić. Bardzo mnie ciekawi, czym wy dzisiaj pachniecie. Piszcie proszę w komentarzach. Jeśli sonda wam się podobała, to dajcie mi proszę znać, kliknijcie kciuk w górę, bo być może, kto wie, zrealizuję dla was kolejną tego typu sondę, przy czym tym razem może zapytałabym mężczyzn, jakie są ich ulubione zapachy na lato. Dajcie proszę znać, ja tymczasem gorąco się z wami żegnam i do zobaczenia.